Witaj Sebastianie. Witam, dzień dobry. I bardzo mi miło, że jesteś, że przyjechałeś, żeby porozmawiać ze mną. A ja lubię rozmawiać, lubię opowiadać, zwłaszcza lubię opowiadać o młodości, bo to nie jest tęsknota za komuną, to tęsknota za młodością. Ale milej wspominam czasy szkolne i może o szkole podstawowej nie będę mówił, bo to już naprawdę dzieci, takie wiesz, wspomnienia dzieciństwa, ale o szkole średniej, a zwłaszcza o mieszkaniu w internacie, bo tu mam najwięcej wspomnień. To są lata 70. Lata 70. No szczególnie dedykuję to tym swoją, te wiesz, swoje pogawędki tym, którzy w tej chwili mieszkają w internacie. Niech sobie obejrzą i posłuchają, jak było kiedyś i porównają, czy to było, czy jest lepiej, czy gorzej. Tak. Czy jest lepiej, czy gorzej. Ogólnie dzieci i młodzieży było więcej kiedyś. No to wynika z demografii. Przypuśćmy, rolnicza szkoła w Ostrożanach, to się Zespół Szkół Rolniczych nazywał. To jest niedaleko ode mnie i mieszkałem tam w internacie. Internat był jak na tamte czasy bardzo nowoczesny, bo taki no wybudowany na początku lat 70. dwa skrzydła mieszkalne połączone stołówką. Stołówką-świetlicą. Stołówka-świetlica była, pod stołówką była kotłownia i magazyn żywności dla uczniów i mało tego, internat był połączony takim łącznikiem ze szkołą. Szkoła była też jak na tamte czasy nowoczesna. Nowoczesne klasopracownie. To wszystko był Zespół Szkół Rolniczych. Czyli, a dlaczego mówię o tym połączeniu? Mówię o tym połączeniu dlatego, że szkoła była połączona z internatem i w tym łączniku między szkołą a internatem mieścił się sklepik szkolny. I to od tego zacznę, że tak powiem, najmilej wspominam albo najśmieszniej pracę w sklepiku szkolnym. Sprzedawałem w sklepiku szkolnym i może dlatego moje życie potoczyło się tak, że ja całe życie handlowałem na dobrą sprawę czymś, albo częściami, albo spekulowałem, jak w czasach PRL-u. No więc pracowałem w sklepiku szkolnym, wybrałem trochę zdjęć. W sklepiku szkolnym pracowałem z Krzyśkiem. We dwóch żeśmy prowadzili o tym. Krzysiek Porowski. Z nim robiliśmy, pracowaliśmy. Praca w sklepiku była społeczna. Oczywiście nie płacili nam za to, ale no, jakoś, że tak, radziliśmy sobie i nawet trochę zarabialiśmy na tym. A jak zarabialiśmy? Bo tak. Takie nieuczciwe zarabianie polegało trochę na tym, że jak mieliśmy w sklepiku szkolnym, były głównie przybory szkolne, jakieś tam zeszyty podstawowe i były ciastka, cukierki. Chociaż to był PRL, ale ciastka, cukierki były luzem i przypuśćmy, jak się ważyło te cukierki na takiej szalkowej wadze, no to tam, wiesz, sypnęło się z góry, troszeczkę się nie doważyło i na koniec wychodziła superata. Wiesz, był nauczyciel, który opiekował się sklepikiem i tam raz w miesiącu czy raz na kilka miesięcy robił remanent. No i pierwszy raz zrobił nam i mówi, no chłopcy, wy jeszcze byliśmy niedoświadczeni. Jest superata. Kogoś musieliście oszukać, to nieuczciwe jest. No i zabrał nam tą superatę, nadwyżkę. To następnym razem robił mi, to myśmy wcześniej wzięli sobie pieniędzy więcej. O, tym razem, chłopcy, tym razem macie manko. Trzeba będzie dopłacić. I przypuśćmy tam przykładowo, wzięliśmy sobie, wiesz, że tak powiem, 4 tysiące, a dopłacić trzeba było 2,5 tysiąca. Przykład, nie, to było 400 zł i 250 zł. Czyli jak dopłaciliśmy, tak nam zostało jeszcze. I tak zostało. No dokładnie. I później wiedzieliśmy, jak się nie dać oszukać. Dodatkowo dorabialiśmy sobie, to nie jest wychowawcze, ale sprzedawaliśmy w sklepiku wino i papierosy. No papierosy to nie było problemu. Kiedyś sprzedawali wszystkim papierosy bez problemu w szkole. W tym sklepie przemycić to też było łatwo i schować. No i wieczorem, zwłaszcza wieczorem, jak ktoś się, wiesz, sklepik otwieraliśmy, przypuśćmy, na życzenie lub ewentualnie w czasie przerw lub w czasie po skończeniu nauki własnej. Zaraz opowiem, na czym polega ta nauka własna. No, gorzej było z winem. Wino to kupowaliśmy w dzień po lekcjach, szliśmy do sklepu z torbą, tam przypuśćmy, taką mieliśmy torbę, gdzie się mieściło 6 win, taka nierzucająca się w oczy, kupowaliśmy 6 win, zostawialiśmy w krzakach niedaleko internatu,
I dopiero wieczorem, jak się ściemniło, przynosiliśmy do sklepiku. W sklepiku tam mieliśmy schowek. Przepraszam. Chowaliśmy tak, żeby nikt nie widział. No i sprzedawaliśmy tylko zaufanym swoim, takim, którzy nie sypną. Na winie był dobra przybitka była, bo tam przypuśćmy wino kosztowało 21 zł, to braliśmy 30 albo 35, zależy wiesz, z kogo i o jakiej porze dnia. Tak. No więc pierwsze moje doświadczenia handlowe. No a wspomniałem o nauce własnej. W internacie, oprócz tego, że śniadania, obiad, kolacje były o określonych porach, to był jeszcze okres nauki własnej. Czyli od 16 do 19 trzeba było siedzieć w pokoju i udawać, że się uczymy. A jak się uczyliśmy, to wiesz, tu pokażę ci na zdjęciach, jak się uczyliśmy. O, popatrz. Tak myślałem, że karty i no, wiesz, a jak wychowawca wchodził, o tutaj, siłowanie się, wychowawca wchodził, to oczywiście książki były przygotowane w ten cyk i od razu książkę trzymamy. A to nie John Lennon? W okularach? No taki podobny. To... Sławek. Wrzucimy zdjęcie. Tak, właśnie. I udawaliśmy, że się uczymy. A, chciałem ci wspomnieć, że tak. Ci, którzy chodzili na zajęcia sportowe, tu jest zdjęcie, takie z zajęć sportowych, popatrz, jakie robiliśmy. Ci, co chodzili na zajęcia sportowe, to zajęcia sportowe były co drugi dzień, to byli zwolnieni z połowy nauki własnej, więc zamiast się uczyć 3 godziny, uczyli się tylko 1,5 godziny, bo 1,5 godziny był trening, czyli trening godzinę, przypuśćmy jeszcze pół godziny na przebranie się. Więc to był taki plus, przywilej dla sportowców, bo to jest nawet zdjęcie z treningu. Ja byłem w grupie lekkoatletycznej, ja byłem sprinterem. Jeszcze pokażę ci, nie mam tutaj zdjęcia właśnie z zawodów, miałem nawet sukcesy. Więc natomiast w wolnym czasie to popatrz, czym się zajmowaliśmy. O! Randkowanie. Randkowanie. Randkowanie, tak. Randkowanie, przypuśćmy, czy też popatrz, nie tylko ty paliłeś. O! O, jakie włosy, zobacz. I zapałki w rękach. Jakie włosy, włosy. W latach 70. każdy chciał mieć długie włosy. Nauczyciele nam zabraniali nosić długie włosy, ale to był taki bunt młodzieży i na przekór nauczycielom nosiliśmy długie, chociaż czasami wiązało to się z jakimiś restrykcjami ze strony nauczycieli. Kto miał dłuższe włosy, to miał taki wyższy status wśród uczniów. Włosy, spodnie dżinsowe nie każdy miał, bo trzeba było kupić w Pewexie albo podróbę. I jak teraz noszą spodnie porwane takie, to kiedyś była moda na łatane spodnie. Łatane niekoniecznie tekstylnymi jakimiś łatami, ale skórkowymi. Ja miałem dżinsy, które miały 24 łat. To było rewen... Nauczyłem się na maszynie szyć specjalnie, bo mama mi nie chciała tego łatać, to tak paluszkiem kręciłem i sobie łatałem te spodnie. No, bo to był, wiesz, prestiż. Więc no, na nauce własnej się oczywiście uczyliśmy bardzo intensywnie. O, ale oprócz tego, że się uczyliśmy, to się bawiliśmy. Popatrz, tu są zdjęcia z innego internatu. Akurat trzeba to je wie. To gdzie... zostawimy, ja wkleję dla widzów. Tu popatrz. Z treningu. Dożywianie. Dożywianie. Jest. Jemy miód, sztuczny miś. Jemy. Tu... Świetnie. A tak, to jest ciekawa historia. Popatrz. Tu jest, ja już to zdjęcie pokazywałem kiedyś. Jeden z naszych kolegów zakochał się bardzo i chciał, wiesz, a że ta dziewczyna, dziewczyna, rozumiesz, nie, że tak powiem, no czasami, no jak to wszystkie kobiety, fochy robiła, więc on, jak ona go odtrąciła, to on chciał ją zaszantażować i mówi, pójdę i powieszę się, samobójstwo popełnię. Tak ją postraszył, że popełni samobójstwo. No więc my tutaj zrobiliśmy taką improwizację, że Waldek nie żyje. Mówię, trudno było miny poważne zachować. To na pewno. I wiesz, jeden zrobił zdjęcie, to trwało, wywołane zdjęcie. Mhm. Zanieśliśmy Zenka, się nazywał Zenka. Popatrz, Waldek nie żyje. O, tutaj go trzymamy. Waldek nie żyje. Wiesz, ona nie uwierzyła w to oczywiście, ale popatrz, ale pamiątka została zarąbista, bo ja do dzisiaj pamiętam, jak my klęczeliśmy obok tego Waldka i nie mogliśmy opanować śmiechu, tym bardziej, że zmarłemu wkłada się tutaj święty obrazek w ręce, a on miał włożone zdjęcie Zenki.
A zdjęcie twojej dziewczyny. Już myślałem, że kartkę na alkohol. No więc takie rozrywki były, jeśli chodzi o właśnie, a opowiem o tej stołówce, że internet żeński, internet męski, było po 80 miejsc w każdym, było po 70, mniej więcej 150 osób mieszkało w internecie, tak połowę chłopaków, połowę dziewczyn, dziewczyn było trochę więcej. Połączone to było stołówką. Dlaczego o tym opowiadam? Bo na stołówce, oprócz tego, że były posiłki, to były jakieś wspólne oglądanie telewizji, czy były jakieś zebrania takie, wiesz, dla mieszkańców robione przez kierownika, czy przez wychowawców. Taka świetlica była jednocześnie. Natomiast wieczorem na tej świetlicy spał stróż. Dozorca nocny miał obowiązek chodzić, cały zespół tych szkół, budynków, pilnować w nocy na zewnątrz, ale on tam obszedł, od czasu do czasu obszedł i przeważnie kimał sobie na tej świetlicy. I to on miał za zadanie, do 22 na świetlicy siedziała wychowawczyni, po 22 dozorca pilnował, no i pilnował głównie o to chodziło, żeby z męskiego do żeńskiego nie przechodzili, no oczywiście, w odwrotną stronę też nie, ale w tamtych czasach to raczej, wiesz, nie było takiej emancypacji i głównie chłopcy chodzili do dziewczyn, a nie dziewczyny do chłopaków. Teraz to różnie by było. Teraz to różnie bywa, bo chodzą też chłopcy do chłopców. Tak, a to w ogóle nie musieli chodzić. No i więc to była taka dodatkowa atrakcja, wylukać, kiedy dozorca śpi i ci, wiesz, i na, wiesz, na paluszkach, w skarpetkach, po cichutku przejść zupełnie do tego, do internatu żeńskiego. No, była taka druga opcja ekstremalna, gdzie przechodziło się po dachu. Stołówka była trochę niższa i można było wyjść tutaj z okna, wyjść tam. Tam wystarczyło, że tam dziewczyna otworzyła okno. Tutaj nad stołówką była akurat pralnia. Tutaj okno w pralni, otwieraliśmy tu w pralni. Można było przejść, później wyjść na korytarz. A, i jeszcze przy pokojach mieszkało, wiesz, po 4 osoby. Więc trudno się umówić z dziewczyną, jak 3 koleżanki jeszcze nie śpią. No, ale był na to też sposób i właśnie to trzeba przyznać, że tak powiem, organizacja mieszkania w internacie była lepsza niż obecnie, bo był pokój wolny jeden, to się nazywał pokój chorych. Była jeden pokój, jeżeli ktoś zachorował na grypę, czy jakąś taką chorobę, że tak powiem, covidopodobną, chociaż, wiesz, no oczywiście covid był i wtedy, tylko nie mówiło się o tym. No, takie choroby jakieś tam zakaźne, przypuśćmy niektórzy, najbardziej zakaźna to była choroba zwana simulant. Tak. No i więc... To do dzisiaj coś mi się wydaje. To epidemia. Epidemia króluje, tak. Wśród uczniów, więc jestem chory, idę do sali chorych. W sali chorych, zwłaszcza jak chorowało dwóch, to było super. Do szkoły się nie chodziło, grało się w karty. No nie było smartfonów, ale wiesz, jakieś tam karty, czy, że tak powiem, inne rozrywki planszowe. Więc umawiając się z dziewczyną, trzeba było wylukać, czy sala chorych jest wolna, żeby można było się umówić w sali chorych. To wiadomo, wtedy można się do doktora pobawić. Tak. No więc... Na zmianę. Na zmianę. To, wiesz, to takie fajne wspomnienia właśnie z tego. Teraz wspomnienie ogólnie o stołówce. To wyżywienie było całkiem niezłe. Dlaczego? Bo internat to jest szkoła rolnicza. Mieliśmy swój olbrzymi ogród i uczniowie w czasie praktyk i w czasie jakimś tam wolnym sadzili, pielili i były ziemniaki, pomidory, ogórki, marchew, buraki, podstawowe warzywa. Wszystkie mieliśmy swoje w tym internacie. Była pod stołówką była piwnica, w piwnicy były ziemniaki, warzywa. Mało tego, była chlewnia swoja i mieliśmy swoje świniaki. Raz w tygodniu zabijano świniaka, to już wspominałem, do pomocy palacz z kotłowni zabijał tego świniaka, waląc go siekierą w łeb. A my uczniowie, wiesz, pomagaliśmy, uczyliśmy się, jak to się robi, jak się, wiesz, patroszy te mięso. Przy okazji mieliśmy naukę. I zajęcie, mówię, wspominałem, było fajne, bo dodatkowo od palacza przeważnie dostawaliśmy kawałek mięsa, jak on sobie, i w kotłowni nad piecem piekliśmy sobie kawałek tego mięsa, więc wyżywienie było dobre, ale jak wiadomo, dla młodych ludzi, którzy rosną, zawsze za mało. Ile by nie było, zawsze za mało. Te porcje były za małe.
Na szczęście chleb i zupa była do woli. Więc można było dociągnąć chlebem, jak to się mówi. No więc, ale zupa to tylko rozpychała. My rośliśmy, więc organizowaliśmy sobie dodatkowe żywienie. Tam z domu każdy coś przywiózł. No, była na dużej przerwie, dawali jedną kanapkę, tam przypuśćmy ze smalcem. Myślę, że ze smalcem to dobrze, jak z drzemem. To w ogóle nie dało się. Wtedy się biegło do sali i dodatkowo smalcem się swoim z domu przywiezionym chleb dawali luzem. Chleb się posmarowało smalcem i można było iść na lekcję po takiej, wiesz, kanapce z porządnym smalcem. Dodawali jedzenie sobie, mówię, dodatkowo załatwialiśmy sobie jedzenie z domu. Do szkoły chodziło się, w internacie się mieszkało cały tydzień, sobot nie było wolnych. Wszystkie soboty chodziliśmy do szkoły, do domu można było pojechać w sobotę po lekcjach dopiero i wrócić w niedzielę, czyli na jedną noc tylko. I co ciekawsze, raz w miesiącu tylko. Niedziela wyjazdowa była raz w miesiącu, więc no, chociaż mieszkałem blisko, ale rzadko się rodziców widziało. Było to, miało to i dobre strony, bo na wsi jak się przyjechało, to była charuwa, a w internacie można było, nawet jak się pracowało w tym ogródku, to w kolektywie można było się pomigać. No więc pracowaliśmy tego, więc tego wyżywienia nie było za dużo. I opowiem tu taką śmieszną historię. Akurat zorganizowaliśmy sobie taki włam z kolegą, jak składaliśmy kartofle do piwnicy, przez okienko się wsypywało kartofle do piwnicy pod stołówką, to nie domknęliśmy okna. Dobrze, no niby tylko okno było. Przez to kartofle, przez piwnicę, po kartoflach można było przyjść tam, dotrzeć do schodów, schodami wejść na górę i było się już na stołówce. I wprawdzie na stołówce rzadko tam coś zostawało, wszystko było pochowane w magazynach. Magazyn porcji dziennych był, magazyn taki ogólny. No, ale czasami coś zostawiły kucharki, że można było coś zjeść. No i dwa razy miałem taką przygodę właśnie z Wieśkiem, że już wchodziliśmy, Wiesiek już nie żyje. Z Wieśkiem wchodziliśmy i kucharki zrobiły sobie torta. Wiesz, biszkopt, tu piekły biszkopt pod tort. Ale prywatnie, to był prywatny biszkopt. I tam za bardzo nie było co jeść na tej stołówce. I ja mówiłem, że to nie wolno, ale Wiesiek nie wytrzymał, ukroił kawałek tego biszkoptu, sobie zjadł. Ale afera była, co? Afera była, no, jemy śniadanie, a kucharki kłócą się, rozumiesz? Która zjadła, która zjadła, przecież nie było dostępu innego, no która tak. Mogła zjeść, która miała czuć, no. Więc tak, myślę, że wiesz, do dzisiaj się sprawa nie wyjaśniła, która zjadła. To na pewno. Innym razem, a wiesz, ciemno było, po nocy chodziliśmy, innym razem posadzka była zastryka, tam stoły dość wysokie, takie stoły, ty wiesz, z kwasówki, na tym stole stał olbrzymi garnek. Wtedy aluminiowych się gotowało. I Wiesiek potrącił garnek, spadł garnek na lastryko. Środek nocy garnek ze stołu spadł na lastryko. Był taki hałas, że wiesz, myśleliśmy się, że cały internet się obudzi, wiesz, zwłaszcza jak chodziliśmy po cichutku na paluszkach, a tu nagle taki brzęk. Huk, tak. No, to my rekord świata pobiliśmy, zbiegając po tych schodach, po kartoflach, przez drzwi, na zewnątrz, na parterze mieszkaliśmy, wskoczyliśmy do okna, do domu, do tego, do pokoju, przykryliśmy się kołdrą i trwało to 10 sekund. A jak już rekord świata. A to jeżeli, jak chodziliście, to w tym momencie co, cieć na obchodzie był? My wchodziliśmy od zewnątrz, wychodziliśmy przez okno z sali, mieszkałem na parterze wtedy, to wychodziliśmy przez okno na zewnątrz budynku. Cieć akurat spał w tej chwili, przypuśćmy, na stołówce. Ze stołówki tego nie widział. A ze stołówki nie widział. A my z zewnątrz wchodziliśmy do piwnicy i od spodu. Rozumiem. Czyli odwrotnie, jak zewnątrz... To wejście było do kuchni. Do kuchni. A, no to teraz rozumiem. No myślałem, że do stołówki i że ciecia jeszcze musieliście mijać po drodze. Taka kuchnia ze stołówką była razem połączona i tam było małe okienko, mhm. Ale wiesz, przez to okienko nie było widać. Trzeba było na paluszkach chodzić. No, ale to już tak, adrenalina była, wiesz, ale to było fajne, bo wiesz, no emocje były. Więc te dwa doświadczenia były takie, które zapamiętałem, jeśli chodzi o wyżywienie. Teraz jeszcze opowiem takie ciekawe rzeczy o właśnie, a wspominałem, że na przykład była chlewnia, w której chowaliśmy świnie, resztki ze stołówki, co niepozjadane, takie tego wszystko, taki olbrzymi wózek i z kotłem i się woziło świniom. Oprócz tego świnie dostawały inne tam pasze, ale nic się nie marnowało i świnie
no, żyły głównie z tych resztek. Mieliśmy na zewierz dyżury, kto karmi te świnie z internatu. Mieliśmy takie dyżury na ważenie, w ramach szkolenia, szkoły było ważenie tych świń. Do dzisiaj pamiętam, że ważyliśmy świnie, byłem ze wsi chłopak, nie bałem się świń. Przy ważeniu świń uderzyła mi świnia w kciuk tutaj. Za uszy się ubrało, wiesz, na wagę. Użyło kciuk i wybiła mi ten kciuk tak mocno, że no, myślałem, że zemdleje, tak totalny, ból był straszny. Tutaj taki guz wyskoczył. No to teraz by wezwano pogotowie. A wtedy dano mi starszego kolegę, Andrzej, pojedź tutaj z Zenkiem do Siemiatycz, idź na PKS, pojedźcie do Siemiatycz, do szpitala, żeby wam to obejrzeli i opatrzyli. Cały dzień wolny, pojechaliśmy do szpitala, tam nam, nie pamiętam, czy prześwietlali już wtedy chyba, założyli mi gips, pamiętam, i wiesz, chociaż to było tylko wybicie, i nikt się nie przejmował, tam żadnej zgody, niepełnoletni byliśmy, a żadnej zgody rodziców nie było potrzeba, sami załatwiliśmy sprawę, nawet nauczyciel z nami nie pojechał do szpitala. Prawa ręka? Prawa. To i pisać nie było trzeba. Oj, dwa tygodnie. Wakacje, dwa tygodnie były wakacje. Ławce. Tak. Ale dość długo odczuwałem ten kciuk, bo prawdopodobnie przy tym wybiciu to jakieś ścięgno się teraz już przeszło. Dość długo miałem tą kulkę. Taką, to a propos właśnie tej pracy, pracy w chlewni. A co jeszcze? Wokół internatu i wokół szkoły był park, duży park, bo to szkoła wybudowana była na terenie byłego dworu. Dwór, pałac, wprawdzie nie było już tego pałacu, była tylko oficyna taka została, która też była używana jako internet. No i w tym parku było, wiadomo, w czasach hrabiego to był tam jakiś ogrodnik, czy kilku ogrodników i to było wszystko dopilnowane ładnie. Ale tu w tych naszych czasach to niestety było to tak już nieźle zaniedbane, jakieś tam zielsko, pokrzywy rosły. No i wyznaczano od czasu do czasu o takiej porze, jak teraz tam czerwiec, jak to wszystko rosło, jakichś dwóch uczniów z kosami. Kto umie kosić, chłopcy? Ja bym mnie dziadek od dziecka nauczył kosić, zawsze się zgłaszałem. Trzeba kosić park. No i do dzisiaj pamiętam, że kosiliśmy kosami ten park. Też fajnie, bo do szkoły nie chodziliśmy wtedy, czy tak przypuśćmy, czy na praktykach na przykład inni pielili buraki. My woleliśmy kosić trawę, niż pielić buraki na kolanach. No i kosiliśmy tą trawę z Kostkiem. Kostek na pewno pamięta. Jest tutaj Kostek. O, Kostek jest fajny. Tutaj jest Kostek. Na tym zdjęciu. Tu jest Kostek. Tu jest Kostek. Kostek był niesamowity. Wspomnę o nim, bo tak. Kostek czytał dużo książek. Dużo książek. Szybko czytał. I znał się i na, że tak powiem, na łowieniu ryb. I papierosy palił. On był też ciekawy gostek, bo na treningach potrafił biec z papierosem. Palił, podoba, że nie w rękę. Ale wiesz, a my bez papierosów nie zdążaliśmy za nim. Długodystansowiec był. No ale o tym kostek i weź. I tak się nudziliśmy się osełką, ostrzymy kosę, a chodziły tam kury pracownika PGR-u, tego kołchozu, takie prywatne kury. I Kostek tak z nudów rzucił tą osełką w kurę. I ta osełka się leciała fajnie, że trafiła ją idealnie w cółko, tą kurę. On nie chciał jej zabić, ale zabił na śmierć. No i co zrobić? Kurczę, kura zabita. Tam się nie doliczą, nie powiedzą, że my, no ale, ale ogólnie szkoda. Kostek, jak mówię, dużo książek czytał. Mówi, ja wiem, jak tą kurę zrobić. Skitraliśmy ją gdzieś tam, wiesz, w zielu. Po lekcjach szybko, po obiedzie. Chwyciliśmy tą kurę, biegniemy, ale to tak ze 2 kilometry na taką żwirownię, gdzie była glina. I wiesz, mówi, ja wiem jak, mnóż mieliśmy ze sobą, wypatroszył wnętrzności, tylko oblepiliśmy ją gliną i tak się robi rzeczywiście. I trzeba, rozpaliliśmy ognisko i pieczemy tą kurę. Pojemy sobie mięsa do woli. Pieczemy tą kurę na ognisku, ale tak, glina nie była odpowiednia. My czasu mieliśmy za mało, chcieliśmy za szybko to upiec. I w końcu nie wyszło nam to. Pamiętam, że zjedliśmy tylko same udka śmierdzące, wiesz, przypalone, a resztę to było surowe w środku, bo mieliśmy za mało czasu. No ale, ale w każdym razie tą historię bardzo zapamiętałem, bo teoretycznie wiem, jak taką... Nie trzeba jej skubać, bo ona jak się oblepi gliną i się glina jest porządna, upiecze się na wolnym ogniu, to później odrywając glinę, odrywa się pióra. Nawet takie pikanie.
pikantne zostawiłem na koniec opowieści. Trochę, wiesz, że tak powiem, wstyd się przyznawać, ale wiesz, w internacie, mówię, jak byłem zwłaszcza w pierwszej klasie w internacie, to byłem drobny, taki ze 160 cm, chudy, drobny. Później dopiero podrosłem, jak zacząłem na zajęcia sportowe chodzić, to się wyrobiłem. No i do internatu trafił chłopak, który miał 2 metry wzrostu. Jaki był rok starszy od nas, spadochroniarz z innej szkoły. 2 metry wzrostu, tu mam jego zdjęcie. Zobaczysz tylko, że wiesz, twarz mu wymasz, bo opowiem historię taką trochę nieprzyjemną z jego życia. I wiesz, próbował w internacie rządzić wszystkimi. To wiesz, duży, większy, wszyscy się go bali oczywiście, no bo wiesz, o głowę wyższy, zwłaszcza my byliśmy, papierosy palił, wiesz, tam sobie wino pił, nauczyciele się nawet nie bał, pewnie dlatego go wyrzucili z tamtej drugiej szkoły. No i nas trochę, nas tam gnębił. No i któregoś razu był taki lekko wstawiony i ja mieszkałem z takim Leszkiem, Leszek tutaj mieszka niedaleko nawet, może to potwierdzić. I coś tam nam, wiesz, dokuczał nam, więc próbowaliśmy się mu postawić. Mówię, wy, gówniarze, dzieciaki, ja was dwóch naraz mogę załatwić, jak chcecie. Chcecie, to chodźcie, dwóch na jednego. Pobijemy się, dwóch na jednego. A wiesz, chłopcy ze wsi, tacy, co wiesz, od wideo, wprawdzie drobni, ale zaprawieni w ciężkiej pracy fizycznej, to idziemy. Poszliśmy tak z 200 metrów od internatu do takiego lasku. Tam w tym lasku, rozumiesz, w takich alejkach, no ustawiliśmy się, bijemy, no wiesz, ustawiamy się do bicia, ale nas dwóch, on jeden, rozumiesz, to tak. Jeden to się próbuje z nim bić, drugi wskoczył mu na plecy, wskoczył na plecy, chwycił, wiesz, go tam za szyję, zaczął dusić, a drugi podbiegł z przodu, rozumiesz, zasadził, wiesz, kilka ciosów w brzuch. Wróg, rozumiesz, tylko nie miał żadnych znaków. I on się przewrócił. Jak się przewrócił, to wiesz, no wiadomo, trzeba dobić. No tam parę kopów w brzuch mu jeszcze, no ale wiesz, że tak powiem, już po kilku sekundach zauważyliśmy, że on się nie rusza. Mówi, ty Leszek, co, on nie żyje. Ale numer, próbujemy go poruszać. No nie, nie żyje. Ale wystraszyliśmy się, biegam do internatu. Najpierw do kolegów z pokoju, chłopcy, zabiliśmy milimetra. Ale numer, co tu zrobić? Pójdziemy do więzienia i to na wiele lat. Ja do dzisiaj pamiętam ten strach, stres. Co zrobić? Chłopcy zawołali starszych. Jeszcze rada starszych się zebrała ze starszych klas, z internatu, tam takich. I obradują, wiesz, nie trwało to długo, ale obradują, co, trzeba iść zobaczyć, może jeszcze żyje. No i wychodzimy z pokoju, żeby zobaczyć, żeby iść tam w te alejki, zobaczyć, czy on żyje, patrzymy, a milimetr idzie. Na korytarzu już, rozumiesz? Z martwych wstał. Nic mu nie było, z martwych wstał. Nic mu nie było, żadnych obrażeń nie było, bo dostał tylko brzuch. I tak myślę, może on udawał, a może, wiesz, a może rzeczywiście stracił przytomność. Nie zapytamy takich, wiesz, prawie, że najważniejszych rzeczy, bo o sporcie trochę. O sporcie, a sport to moja pasja była od początku. I właśnie opowiem jeszcze o tym, że w internacie obowiązkowa była gimnastyka poranna. O 6.15 się wstawało, o 6.20 do 6.30 było 10 minut gimnastyki porannej. Była to taka podstawowa gimnastyka, przeważnie na korytarzu, typu, wiesz, jakieś tam skłony, przysiady, wymachy rąk. No, ale to na korytarzu była przeważnie, jak była pogoda wątpliwa. Jak pogoda była ładna, to ćwiczyliśmy na takim boisku asfaltowym przed internatem. Więc na pierwszym roku, to jak mówiłem, byłem drobny, dopiero zaczynałem swoją przygodę ze sportem, natomiast później to już prowadziłem gimnastykę jako prowadzący i tak powiem, lubiłem to. Ten sport, mówię, przydał mi się do dzisiaj, dlatego jeździmy na rolki właśnie. Wczoraj byliśmy, dzisiaj też mam zamiar pójść. No i pewnie, ja się piszę. Więc chociaż jestem na emeryturze, ale jeszcze jestem w miarę sprawny, tak nieskromnie powiem. Dostałem nawet, jeśli chodzi o sport, to dostałem kiedyś nawet odznaczenie. Takie brązową oznakę zasłużony dla EZS. A był pan rozwinąć skrót EZS? Ludowe Zespoły Sportowe. Ludowe Zespoły Sportowe. No więc srebrną czy złotą to tam nauczyciel mógł dostać najwyżej. Aha. No i o tej gimnastyce zacznę, więc gimnastykę prowadziłem w Czartejewie, w szkole też prowadziłem gimnastykę i był tam kierownik internatu, który był taki mocno
nielubiany przez uczniów, bo bardzo, bardzo ważny był. Był pierwszym sekretarzem POP, podstawowej organizacji partyjnej, a taki pierwszy sekretarz to była figura w szkole naprawdę, której nikt nie ruszył, dopiero jakiś tam wojewoda. No więc on mocne restrykcje wprowadzał nam, że tak powiem, kary. Kary takie, fizyczne kary, może nie cielesne, ale fizyczne w rodzaju na przykład, że trzeba za karę coś tam posprzątać, czy wywiórkować świetlicę. No a w gimnastyce było tak, że jak się ktoś spóźnił, przypuśćmy, jeden pokój się spóźnił na gimnastykę, bo zaspali, no to za karę całe piętro leci trzy razy biegą wokół internatu. Nawet jak była zła pogoda, kazał biegać wokół internatu za karę, za to, że się spóźniliśmy i któregoś razy tak biegniemy wokół tego internatu, a on miał już malucha swojego. Maluszek był naprawdę, wtedy maluch to był luksus, mało kto miał. Taki kierownik mógł mieć, bo załatwił sobie przydział. Kiedyś oprócz pieniędzy trzeba było mieć przydział na samochód, a on jako pierwszy sekretarz POP załatwił sobie taki przydział. Maluszek, pamięta, był jeszcze z tymi metalowymi zderzakami. Chromowanymi. Tak, chromowanymi. I biegnąc drugie kółko, chłopaki, zrobimy mu psikusa. Podskoczyło 10 chłopaków, wstawiliśmy mu tego malucha pod schody. Tak, schody były tak, że on, teoretycznie nie dałoby się tym wyjechać wcale. No i zadowoleni już przybiegliśmy, wiesz, idziemy na śniadanie. Na śniadaniu ktoś mu tam powiedział, że maluch schowany. Jak zrobił awanturę, przyszedł, to niestety straszył nas rodzicami. No i musiało tam się zerwać od śniadania i znowu z 10 chłopaków wystawić mu tego malucha. Bo inaczej to by było źle. Ale innym razem się zemściliśmy. Jak czasami nas wysyłał za karę na przykład dwa okrążenia wokół stadionu. Jak było boisko asfaltowe, później boisko do piłki nożnej, wokół normalna bieżnia 400-metrowa. Więc za karę, pomimo nawet złej pogody, dwa okrążenia wokół stadionu. No a któregoś razu tak właśnie te dwa okrążenia wokół stadionu, ale przejęzyczył się, mówi, dwa okrążenia wokół ronda. No my wybiegliśmy i myślimy tak. Rondo to jest w Siemiatyczach najbliższe, 4 km stąd. Biegniemy? Biegniemy. No i sobie powolutku, truchcikiem do Siemiatycz. Dwa okrążenia wokół ronda w Siemiatyczach, godzina 7 rano. A tu wiesz, 30 chłopa biega wokół ronda sobie w Siemiatyczach. Ruch był wtedy mały. Normalnie drogą się biegło. I jaki tam był ruch wtedy? No i powolutku przybiegliśmy, jeszcze przebranie, śniadanie i nie zdążyliśmy na pierwszą lekcję do szkoły. No i co ciekawsze, byliśmy usprawiedliwieni. Zwaliliśmy to wszystko na kierownika, że kierownik kazał nam biec do Siemiatycz na rondo i dlatego nie zdążyliśmy na pierwszą lekcję. A akurat inicjatywa, nie pamiętam od kogo ta inicjatywa biegu wynikła, ale prawdopodobnie od kogoś, kto na pierwszej lekcji miał mieć klasówkę. Najprawdopodobniej. Tak, no. Więc pierwsza lekcja już była z głowy. No to jeśli chodzi tak o sport, mówię, sport naprawdę dużo mi dał w życiu, prawda, więc i pomógł sporo. Jeśli chodzi o jeszcze takie zajęcia sportowe, to co tu można wspomnieć w internacie? No były oczywiście zajęcia nieoficjalne sportowe w internacie, typu siłowanie się na rękę, o, dokładnie. To było nie tego, albo wiesz, tam jakieś pompki, czy takie inne rzeczy. No dużo się grało w karty w internacie, grało się też w szachy, nie powiem, wiesz, to zwłaszcza w takiej sali chorych, jak się człowiek nudził i było dwóch na przykład, to gra w szachy była dość popularna, więc sport samoistnie się też rozwijał, tym bardziej, że papierosy też były sporty takie, paliło się sporty. Żeby szybciej biegać. No, tak, ja mówię, Kostek Michalski biegał i palił, bo pewnie sporty palił, dlatego... Pewnie sporty palił. No, Kostek się nie obrazi, jak nawet usłyszy, że o nim opowiadam, bo to fajny Kostek. No, więc dobrze, na tyle, myślę, i tak dużo się rozgadałem, na dzisiaj by było tyle, może tylko właśnie podziękuję Ci jeszcze, że chciałeś tak długo mnie słuchać i że w ogóle chcesz to montować. No, dziękuję syn, również za możliwość taką. Mój syn nie ma czasu, więc ty zamiast układać teksty do piosenek, to siedzisz nad tymi, nad moimi filmami. No ale może to się kiedyś zwróci, jak będziecie u nas dużo oglądali. No pewnie, że no, tak trzeba. No to pozdrawiamy Was. Ale jeszcze rozchodniaczek. No jeszcze ekologiczną wisieneczkę. Wisieneczka z podwórka moich dzieci, takie wiesz, jeszcze to są... No, wisienki z PRL-u. Dokładnie.
Pozdrawiamy widzów. Trochę kwaśne, ale nie tak bardzo.